Hello, zapraszam na kolejny odcinek wywiadów z naszymi wspaniałymi kursantami. Dzisiaj ze mną Beata. Jak wspólnie próbowałyśmy przeliczyć bardzo wierny kursant naszej szkoły. Zapraszam do posłuchania, co Beata powie o nauce angielskiego i nauce Wenzio. Jak nas wzięłaś, bo to już taki kawał czasu. Skąd ty się? Tak, spróbowałyśmy zliczyć i wyszło nam około 5 lat. Plus, minus parę miesięcy, ale około 5 lat. W zasadzie to próbowałam w różnych szkołach. Czasami mi podobało bardziej, mniej. W niektórych było bardziej większy nacisk, powiedzmy może stricte tylko na gramatykę. Natomiast ja szukałam czegoś tak bardziej pod siebie, czyli bardziej konwersacje. Uważam, że gramatykę jestem w stanie sobie sama nadrobić własną pracą, ponieważ pewne rzeczy i tak nikt do głowy mi nie wleje. Ale i generalnie zaczęli gdzieś tam ludzie z mojego środowiska polecać szkołę na Polnej. Nie za bardzo znali nazwę, więc zaczęłam szukać w internecie. I znalazłam wiele dobrych opinii i postanowiłam spróbować. Zadzwoniłam do szkoły, akurat połączyłam się z właścicielką Elą. Przyszłam na taką wstępną rozmowę kwalifikującą do danej grupy. No i tak zaczęła się moja przygoda z Enzio. No i muszę stwierdzić, że skoro trzymam się tutaj 5 lat, to muszę być bardzo zadowolona. Wydaje ci się, że to ma znaczenie, kto w tej grupie jest, jak to jest poskładane, czy... No okej, okay, dobra, wszyscy się chcemy uczyć angielskiego, ale czy to wpływa na, nie wiem, na motywację, na chęć nauki, chodzenia, przyjścia? Jak ci się wydaje? Bardzo wpływa. Dziewczyny, które są obecnie w mojej grupie, to są fantastyczne dziewczyny. Zresztą tak samo mamy relacje poza grupą Ela. Czasami się spotykamy też poza zajęciami na kawę. Więc to ma ogromne znaczenie. Natomiast przyznam, że gdybym była niedopasowana do pozostałych dziewcząt, czyli nasz poziom byłby różny, ja bym się bardzo krępowała. Nie lubię, jeżeli ktoś jest po prostu albo za dużo niżej poziomem, albo dużo wyżej. Albo człowiek traci na tym, bo jest ten poziom zaniżany do danej osoby, albo po prostu czujesz się gorsza, bo nie potrafisz no, jakby nadrobić, nie odstajesz od grupy. Więc wydaje mi się, że Ela po prostu nas tutaj idealnie dopasowała. Jesteśmy na podobnym poziomie, dlatego siebie też nawzajem nie krępujemy. Wiemy, co która potrafi, co która umie, potrafimy się ze sobą dogadać i dlatego wydaje mi się, że jest to takie mało stresujące, wręcz przeciwnie, takie przyjemne, przyjemna forma nauki. No tak, to jest frajda, naprawdę. Ja się zawsze na te lekcje cieszę, bo no tak trochę jak koleżanki się spotykamy. Jesteśmy i w tak. Podobnym wieku i no jakoś tak, nie wiem, życiowo gdzieś nam podoba. Tak. Potwierdzam w 100%. Ja tak z mojej strony jako i tak patrząc przez lata jako właściciel szkoły i jako lektor, ja na przykład widzę, że ciężko byłoby ogarnąć, nie wiem, kogoś, kto ma lat, powiedzmy, nie wiem, jest po maturze, kogoś, gdzie kto ma po 30 i taką jakąś rozpiętość, niby poziom ten sam, tak, ale jakoś chyba te potrzeby inne, więc ja staram się, no popatrz, jak to jest zgrane, jak mi się chce, mi się zawsze chce, jak... Tak, to jest prawda, to jest takie, człowiek ma taką większą chęć, bo czasami jest takie znużenie, zmęczenie, człowiek ma inne obowiązki, a tu jeszcze musisz gdzieś wieczorem iść na dodatkowe lekcje, ale jeżeli wiesz, że dodatkowo jeszcze spotkasz gdzieś tam fajne osoby, to jest to takie bardzo zachęcające i motywujące. A teraz popatrzcie, teraz no iść nie trzeba. Tak. A widujemy się jak w zegarku z tą samą regularnością i tak. No tak wiele się, nie wiem, zmieniło się, jak ty to czujesz ze swojej,
Znaczy tak, ja jestem osobą, która lubi kontakt z innymi ludźmi, więc ja lubię się spotykać twarzą w twarz. Natomiast sytuacja jest jaka jest, więc nie wyobrażam sobie w ogóle przerwać nauki na ten okres, ponieważ uważam, że im dłuższa przerwa, to jest to dla nas bardzo niekorzystne. Natomiast przez internet na początku faktycznie miałam obawy, tak, troszeczkę się gdzieś tu krygowałam, ale w sumie to nie odczuwam żadnej różnicy. Spotykamy się, widzimy, rozmawiamy, co potrzeba wypisujesz na tablicy tej interaktywnej, nie ma najmniejszego problemu, więc nie jest to żaden problem, wręcz przeciwnie. Czasami nawet korzystnie, bo jak jest brzydsza pogoda, się człowiekowi faktycznie nie chciało z domu wychodzić, więc tu jest to tylko chwileczkę kliknięcie i już gdzieś tam, już się widzimy i już możemy przystąpić do pracy. Jest, oszczędność czasu jest, jest w jakimś tam stopniu, no, no bluzka musi być, no, reszta... Tak. Może być dres. Jak? Oczywiście. Powiedz jeszcze, Bata, jak te nasze zajęcia wyglądają? Okej, okay, wiem, że się śmiejemy, gadamy, no tak, ale co tam się... Na pewno tak, dużo przyswajamy słówek, dużo przyswajamy zwrotów i to są takie zwroty, które będziemy gdzieś tam wykorzystywać w życiu codziennym i w takich potrzebach. Ela przerabia z nami też takie tematy, czyli ty jako nauczyciel, takie tematy tematyczne, prawda? Na przykład któraś z nas gdzieś wyjeżdża w podróż, przerabiamy tematykę tam, która akurat będzie w danym momencie potrzebna, tak? Nie wiem, opowiadamy o swoich, nie wiem, zainteresowaniach, przerabiamy słownictwo, zwroty, które są potrzebne w tym temacie. Także ja uważam, że jak najbardziej jest to ciekawe, praktyczne i takie po prostu potrzebne. Był koronawirus, był konkurs, te placki, co jak były zdjęcia, co kto robi w kwarantannie, jakie talenty kto w sobie odkrył. No i ja z wielką radością widziałam, co się tam u was dzieje, bo to taki trudny czas, a z drugiej strony no, też trzeba to jakoś wykorzystać. Więc tak na bieżąco to też ważne. No, gdzieś tam mamy podręcznik, taka prawda jest, podręcznik jest, wracamy do niego okrężną drogą, więc jest ta jakaś baza, ale każda coś przyniesie i każda jakoś tak... Ale to tak jak mówisz, to jest taka baza, na której oczywiście gramatyka jest podstawą, bazujemy, ale jakby się skupiamy bardziej na tych konwersacjach, ponieważ no, jesteśmy też grupą dorosłych kobiet i bardziej potrzebujemy tutaj konwersacji niż tylko rozwiązywania testów. Więc akurat tu w tej szkole najbardziej mi się spodobało to, że nie jest to takie stricte uczniowskie, szkolne, tak jak jest to sami uczniowie w szkołach, że to tylko gramatyka, takie nastawianie, czy faktycznie popełniliśmy jakiś błąd w słówku, że wstawiliśmy S na końcu, czy nie, tylko jest to taka naprawdę jakby rozbudowana forma takiej konwersacji. No, oczywiście jesteśmy poprawiane, jak coś źle powiemy, czy źle wysłowimy. Natomiast nie jest to taki priorytet. Priorytetem jest tutaj faktycznie, żebyśmy się potrafili porozumieć pomiędzy gdzieś tam w towarzystwie, pomiędzy ludźmi z innych krajów. A Beatka, o co to chodziło z takim słoikiem? On stoi dalej u mnie w biurze. Słoik to był fantastyczny. To był fantastyczny pomysł. Słoik to była. To była taka kara. Miałyśmy ze sobą... To tak tylko kara, czy też coś myślisz? Taka w cudzysłowie, no. Taka mówię śmieszna kara. Miałyśmy wrzucać po złotówce za każde wypowiedziane słówko w języku polskim, bo Ela się tutaj skupiała, żebyśmy nawet między sobą o prywatnych sprawach, co tam u której się wydarzyło, żebyśmy rozmawiały po angielsku. No i trzeba przyznać, że jak Ela postawiła słoik, to wszystkie mówiłyśmy twardo po angielsku. No, ja zobaczyłam działaniem tego magicznego słoika lekcja dwie i, bo zobacz, czasem są takie nie wiem, niepotrzebne wstawki. Cała gadka idzie po angielsku, cała ta wymiana informacji, ale nie wiem, jak jest, no nie, takie rzeczy, które tak. Da się ten polski wyeliminować, już jesteśmy na takim etapie, że tak jak mówisz, opowiemy sobie, co tam, tak. U której, co komu potrzeba, co się gra.
No i nie jest ten polski potrzebny, więc stanął słoik i pomogło. Bo to było tak, że szłyśmy na łatwiznę, tak? Rozmawiamy po angielsku, nagle któraś coś chciała opowiedzieć, dobra, to ja ci to opowiem po polsku, to ja wam to coś nie ma, ja nie daję na to zgody. A wtedy nie ma, każda jak dała radę, jak potrafiła się wysłowić, używała słów, które gdzieś tam przychodziły jej do głowy, które gdzieś tam najbardziej są popularnie używane i dała radę, wszystkie wiedziałyśmy, o co jej chodzi. Dla mnie ogromne też cenne, żeby się umieć zapytać. Nie wiem jak tobie, mi się wydaje, że ciężej zadać pytanie, tak, wyprodukować, prawda, niż na nie odpowiedzieć. Mhm. Więc dla mnie ogromnie ważne, jak któraś coś opowiada, no żeby ta druga zupełnie w tym uczestniczyła, no i się dopytała, ale jak, ale gdzie, ale z kim, ale po co, żeby to była rozmowa, a nie występ monologów. Tak. I tu też trudność. No i dobra, raz pójdzie z DAS, raz pójdzie bez DAS, ale ta rozmowa idzie i to też. No bo popatrz, jest człowiek jakąś taką blokadę w sobie ma przed tym, no takim przełamaniem się, żeby mówić. Myślę, że w naszej grupie te lody już puściły, już ma to za sobą, żeby się nie bać odezwać. Tak, ale to ja mówię dlatego, że po prostu myśmy się tak fajnie z dziewczynami zgrały, po prostu my siebie nawzajem nie krępujemy, więc ja po prostu nie boję się, że się ośmieszę, jeżeli zadam pytanie jakby niewłaściwie, czy nie do końca poprawnie gramatycznie, czy gdzieś się zatnę z jakimś słówka, bo czasami jest tak, że my rozmawiamy, faktycznie mówimy, to słówka, nie wiem jak powiedzieć, ty nam po prostu to słówko dopowiadasz, więc to jest też bardzo ważne, a czasami jest to tak, że człowiek gdzieś tam czegoś nie wie, się kompletnie blokuje, po prostu nic nie potrafi powiedzieć, bo wie, że tam nie do końca mówicie, a my się tutaj tego po prostu nie boimy. Myśmy grywały, pamiętasz, popatrz, dużo w takie kalambury, tabu, prawda, po angielsku, że a to jest takie czarne, nie wiem, duże, albo można tak. Tamto, siamto. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No to było czasami aż zadziwiające, co komu do głowy przychodziło, żeby drugi potrafił odgadnąć dane słówko. Taka fajna masa pomysłów po prostu. Jest beczka śmiechu później. Tak. Jak mówisz, każdy jakoś inaczej, ale to też cenne, bo popatrz, każdy jakoś inaczej, no i idzie, no i jest to do przodu. Tak, tak. Trzeba przyznać, że jest postęp, jest duży postęp. I myślę, że to chyba jest w stanie, każda z nas jest w stanie powiedzieć taką samą opinię. Czyli zobacz, po angielsku nabrałaś pewności siebie, po angielsku bez strachu powiesz, prosto, prawo albo w lewo. Tak, tak, jak najbardziej. Czy myślisz, że nauka to jest coś w stylu hobby, to jest, czy ta godzina w tygodniu to już tak, to już załatwia sprawę, czy... Jakieś zadanie by się przydało jednak? No nie, myślę, że godzina to nie. To jest niewystarczające. Niestety, ale trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. Kwestia nawet przyswajania nowego słownictwa. Dlatego na przykład mi się tutaj też podoba, jak ty dajesz takie, na przykład dziewczyny na następnej lekcji będziemy rozmawiać o tym czy o tamtym. Człowiek samoistnie, żeby wiedzieć, że chce z kimś porozmawiać, muszę mieć jakiś zasób słownictwa. Więc ja po prostu sama sobie siedzę i wyszukuję też dane słówka. Ty nam też dużo rzeczy przesyłasz, prawda? Żebyśmy wiedziały po prostu, o czym rozmawiamy i żebyśmy po prostu wiedziały, z czego, gdzie, jak skorzystać. Więc to jest też na pewno bardzo przydatne. No tylko to trzeba też przyswoić samemu, no bo to tak jak mówię, no ty nam tego na lekcji też do głowy nie wbijesz. Po prostu pewne rzeczy też trzeba sobie gdzieś tam samemu w domu przyswoić. Nie? No i ciężko to przeskoczyć, tak? Bo, tak. No bo popatrz, jakie to jest nawet motywujące, jak trzy osoby zrobiły, no ile razy z rzędu mogę świecić oczami, tak? Tak. Newsy was proszę, prawda? Jest ta super strona, to News in Levels, gdzie mogę coś czytać i słuchać. Łatwe, średnie, trudne, wracać do łatwiejszego, znowu na trudniejszy. No i teraz no przygotuj news, no przygotuj, no
no my się spotkamy, wybije środa, no i godzina 18:15, no i trzeba coś opowiedzieć. Trzeba coś opowiedzieć, trzeba o czymś podyskutować, ale to jest prawda, że to jest takie motywujące i faktycznie człowiek, bo tak to jest, a dzisiaj mam czas, dzisiaj nie mam czasu, a raz coś sobie poczytam, raz coś sobie posłucham, a tutaj jest ta taka motywacja, że po prostu musisz jakiś news przygotować, bo czymś się musisz pochwalić. I jeszcze fajnie jakby było śmieszne, bo wiesz, że dziewczyny na pewno coś fajnego przygotują. Tak, no, jest. Tak. A przy okazji to są takie ciekawostki, gdzie z życia wzięte, gdzie oprócz angielskiego poznajemy coś nowego. Tak, jak pingwiny poszły. O, zresztą, co to nie było? Pingwiny, czy ten taki, ja czytam o tym kwiatku śmierdzącym, tak, tak. Aha! I człowiek by sam tego nie wymyślił, więc to też mi się wydaje. Tak, tak. Radka, 18:15. Ja jeszcze skorzystam z toalety i zaraz wrócimy z powrotem. Dobra, wysyłam dziewczynom zaproszenie na Zoom i zapraszam na zajęcia. Okej, dobra, to na razie. Za rozmowę, pozdrawiam. Pozdrawiam.